Yo! Siemandero, moje drogie dzieci. Witam was serdecznie. Będę pierwszy raz w życiu kręcić unboxing. Nie byle jaki unboxing, ponieważ jest to gra, nasza gra, gra, w której powstawaniu brałem udział. Jest to gra karciana Meet the Cult. Jak już wspominałem, robię to po raz pierwszy, więc za wszelkiego rodzaju fuck-upy albo rzeczy, które, nie wiem, chlapne albo niechlapne. Przepraszam, bo tak jak już wspominałem, to jest mój dziewiczy raz. Tak więc, moi drodzy, żeby było wszystko prawdziwe, prawilne, nieudawane, odebrałem kilka dni temu paczkę z grą, to jest wersja skończona gry, miałem już w rękach, tak jak mogliście widzieć, jakiś czas temu mieliśmy prototypy, które były nieskończone, nie były na tym papierze, na którym miały być zrobione. Tak więc dzisiaj po raz pierwszy, gościu, widzę wersję skończoną, ostateczną, która wychodzi niebawem. Śledźcie nasze kanały, przede wszystkim wbijajcie na wszelkiego rodzaju społecznościówki związane z mitem, czyli na nasz Facebooczek, na Instagramek, na TikToka. Oraz pamiętajcie, że jeszcze można cały czas zamawiać grę w preorderze na stronie mitrpg.com. Z góry ponownie dziękuję wszystkim tych, którzy nas wsparli na zbiórce na Wspieram To oraz tych, którzy teraz jeszcze nas wspierają. Dużo się dzieje, będzie się działo jeszcze więcej. Kilka słów na temat gry. Jest to gra karciano-strategiczna, przeznaczona dla 2, 4 bądź 6 osób. Planowany czas gry jest mniej więcej między 20 a 45 minut. Tutaj z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że te gierki, w które my graliśmy, oczywiście nie jestem jeszcze tak ograny w to, żeby generalnie, wiecie, wszystkie punkty i tak dalej, żeby wybierać. Wydaje mi się, że jest możliwe nawet, żeby grać jedną rozgrywkę, może nawet trochę dłużej niż 45 minut, a żeby grać 20 minut, nie wiem, co by się musiało stać. Aczkolwiek jestem w tym noobem, tak więc mówiąc szczerze, z mojego doświadczenia, z tych kilku rozgrywek, które ja zdążyłem sieknąć, gra się zajebiście rozwija po drugim rozdaniu kart. Wtedy już wiadomo mniej więcej, co jest 5. Pierwsza krew się polała. O. Zabieram się do otwierania tymi pięknymi generalnie nożyczkami, które mam. Pozdrawiam studio tatuażu Cisz w Poznaniu, bo dzięki nim udostępnili mi biurko, jak i zajebistą lampę profesjonalną. Co mogę powiedzieć więcej? Otwieram opakowanie. Mam nadzieję, że sobie nie potnę łap, bo to by było dosyć niekomfortowa sytuacja. Ok, pierwsza rzecz od razu, zanim dojdę do samej gry, co mi się rzuca w oczy. Mamy generalnie karty. No, mamy karty do gry, nie? Elo 320. Mamy kości do gry. Woreczek na kości. Co tu są dodatkowe rzeczy? Patrzcie na to, jakie mamy przekozackie przypiny. Dla tych z was, którzy grali w grę Meet RPG, nie będziemy musieli przedstawiać dużej części postaci. Nie bardzo dużo, ale dostawałem pytania, w ten sposób, dostawałem pytania na socjalach u mnie, czy osoby, które nie grały w Meet RPG, mogą grać w to i będą wiedzieć, o co chodzi. Tak, będziecie dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Jest to dosyć łopatologicznie i w prosty sposób wytłumaczone, co się mniej więcej dzieje. Jeżeli mielibyśmy trzymać się chronologicznych wydarzeń, które mają miejsce w naszym uniwersum Meet, to najpierw jest gra Meet RPG, następnie są karty, a następnie będzie Absolute Zero. Natomiast nie musicie tego wiedzieć, nie musicie znać tych postaci. Możecie po prostu sami zobaczyć dokładnie, co się dzieje. Przypinka Bobra. Za chwilę to powędruje na mój wspaniały plecak. Jedziemy dalej, moi drodzy. Kolejna rzecz, która tutaj jest. Dodatek sarkofagi, który był jednym z poziomów do osiągnięcia. Tak samo czarna magia. Na zbiórce Wspieram To. Co tutaj mamy?
Proszę bardzo, gościu, to jest dla tych z was, którzy nas wspierali, wy nas wspieram, to jest blend tape. Pozdrawiam mojego człowieka Litlasa z Returnestów, który jest za to odpowiedzialny. Tutaj mam przekozackie wlepy. Lecimy, gościu, dalej, co tutaj się da. Ja w ogóle, nie? Ja w ogóle właśnie przeżywam takie drugie święta, nie? Powiem wam szczerze, ja sądziłem, że dostanę po prostu grę, a tutaj dostałem ten komplet. Żywica Skał, czyli książka, która jest jakby genezą tego, co się dzieje w grze. Tutaj plakat. Otwieram plakat, cisko. Proszę bardzo, to jest plakat, który jest dedykowany specjalnie do gry, do karcianki. Tutaj no, witam podpis Słonia oraz pana, chciałem powiedzieć pana Tadeusza, pana Mateusza, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również Dawida, który jest odpowiedzialny za tą grafikę. Pozdrawiam w ogóle, dobra, krótka piłka z mojej strony, pozdrawiam wszystkich, którzy z nami współpracowali podczas tworzenia tej gry, ponieważ zrobienie tego, napisanie, opracowanie mechaniki gry, wszystko co jest z tym związane, naprawdę nie jest to łatwa sprawa, żeby to dociągnąć do końca. Co tutaj mamy już? Tutaj pierwszy raz to mam w łapach, przysięgam, pierwszy raz to mam w łapach. To jest generalnie, człowieku, zeszycik, notesik do zapisywania wyników gry. Bardzo użyteczna rzecz, ponieważ my to zawsze robiliśmy na jakichś kartkach wyrwanych, a powiem wam szczerze, że jestem aż sam zdziwiony tym, jak to jest zajebiście wykonane. Mówię to całkowicie serio, ultra się jaram, mega zajebista rzecz. Dobra, tutaj dochodzę do samej gry. Ogólnie poziom humoru na poziomie 3B. Kolejny woreczek na kolejne gadżety. Teraz tak, gość, patrz na to. Powiem wam szczerze. Powiem wam coś całkowicie szczerze. Nawet nie wiecie, jak ja się jaram tym, że ja to teraz otwieram. Ej, naprawdę, ja się tym turbo jaram. Trochę nawet nie wierzę w to, że my to dociągnęliśmy do końca, człowieku, tak samo jak było w wypadku gry, tak samo jak w wypadku każdej płyty, że tak powiem, którą robię, jest po drodze tyle problemów, tyle rzeczy, które się stakują, człowieku, żeby tego typu produkt i projekt dociągnąć do końca, nie jest to rzecz oczywista. Mega się jaram, zaraz wam powiem dokładnie, co tutaj się dzieje, bo to, co tutaj dostałem, chyba już mogę odłożyć kartonisko na bok. Karton leci na bok, śmieciory na bok. To jest, gościu, podkładka do gry. Powiem tak, nie? Tak się jaram, nie? Że tego dotykam i że na to patrzę w ogóle, to jak to jest wykonane, naprawdę gratuluję całej naszej ekipie, tak mówiąc szczerze, że dociągnęliśmy, zrobiliśmy to do końca. Lada dzień, wiem, że część już z was dostała już grę. Część z was będzie dostawać w następnych dniach, człowieku. Walczymy z tym, opakowuję właśnie główny gadżet tej paczce, czyli całą grę. Jaranko na poziomie generalnie ciężkiej gimbazy. Mega się jaram. Ej, wygląda to przekozacko, człowieku. Jaram się, że trzymam to w łapach. Naprawdę wygląda to przekozacko. Nie chcę tutaj niczego, wiecie, uszkodzić i tak dalej, bo mi żal. Okej, widzę. Tutaj wiecie, o co chodzi. Dotykam sobie, bo właśnie lubię zobaczyć, jaką mają rzecz, fakturę również. To delikatne zboczenie z rynku muzycznego jeżyckiego. Pozdrawiam wszystkich na rynku jeżyckim, z rynku muzycznego, żeby wszystkiego dotknąć, wszystko powąchać, zobaczyć, czy śmierdzi farbą i nowością. Tak śmierdzi farbą i nowością. Lecimy dalej. Instrukcja obsługi, w której macie wstęp, dokładnie rozpisane, co się dzieje, skąd, co się wzięło,
Macie naprawdę w bardzo prosty i przejrzysty sposób napisane, co się dzieje. Pozdrawiam całą ekipę, która pracowała nad instrukcją. Powiem wam szczerze, że instrukcja była prawdopodobnie najtrudniejszą rzeczą do złożenia, żeby logicznie ubrać w słowa to, na czym ma polegać rozgrywka, to, kto sobie dodaje, kto odejmuje punkty i tak dalej. Ubranie tego w słowa i ubranie tego w logiczną treść nie jest najłatwiejsze. Tak więc raz jeszcze wyrazy uznania dla ekipy, która się tym zajmowała, bo wiem, że mieliście wesoło. Następnie, popatrzcie, bo dobra, tutaj jest generalnie, tutaj jest do zapisek, a tutaj mamy drużyna pierwsza, drużyna druga, czyli skoro tutaj możemy zapisywać sobie wyniki, mamy notesik, tutaj mamy rozpiskę drużynową, następnie wjeżdżamy w karty postaci. Oprócz tego, że są to postacie, tak jak profesor Umberto, Takra Jacob Walker, agent Siamu, Atatora, no i przede wszystkim to, na co czekałem, Mutylator, lider, jestem jednym z liderów w grze. Ej, mam taką znajomego, że to trzymam, że to jest koniec, nie? Nie wiem, czy widzicie, bo nie widzę tego, bo kręcę to wszystko sam. W każdym razie jestem mega zajarany, jest logówka Tripping Bears, jest człowieku Pan Mateusz, jest Shot Gracz, człowieku naprawdę dużo się tu dzieje. Fajne, solidne, mocno wykonane, no na to się nie mogę napatrzeć, nie? Na to się, gościu, nie mogę napatrzeć. Przede wszystkim pozdrawiam mojego człowieka Skrzydło Straszydło, który zaprojektował maskę z okładki płyty BDF, która stała się tutaj symbolem jednej z postaci, znaczy nie jednej symbolem, tylko trochę mnie, postać Mutylatora. Mega się jaram. Tutaj mamy kości drewniane. No, kości drewniane, woreczek. No, wy już wiecie, nie? Następnie dochodzimy do kart, których jest, o ile mnie pamięć nie myli, gościu, pana to, ołóweczek naostrzony tej. Bardzo się jaram. Kart, z tego co pamiętam, są karty, tak, istot, karty... Wyposażenia są 172 karty, o ile mnie pamięć nie myli. Powiem wam tak, ja w zasadzie to mogę otworzyć, ale nie chcę tego otwierać, bo to jest tak ładnie zapakowane. Więc chyba jeszcze tego nie będę na razie otwierał. Następnie mamy wszystkie karty punktów, tego co tutaj się dzieje. Czekaj, co to jest to, gościu? A, witam serdecznie. To jest normalna podkładeczka pod to, ile macie. Rozumiem, o co chodzi. Tutaj są cztery frakcje. Każda z frakcji generalnie możecie sobie pod. Dej, patrz na to. To się tak podkłada i tu się pod to tak podkłada, typie. Albo raczej to gdzieś pewnie tutaj na środku, żeby wszyscy widzieli. W każdym razie tutaj są cztery frakcje, czy coś jeszcze tutaj jest? Nie, już nic nie ma. Żetony frakcji, które się dosyć łatwo wyciska, bo sobie jednego se wycisłem. Mamy punkty życia, punkty mocy, mamy punkty telestarionu. Hej. Nie wiem, co dalej tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, wiecie co, otworzę sobie jedną taką to. No witam, nie? Ej, jestem tak tej. Love it. Tutaj mamy generalnie miejsce do tych, do wszystkiego. Tutaj mamy, człowieku, do kartę postaci sobie możesz położyć, człowieku, tej. Tutaj się kładzie generalnie wszystkie punkty. Jestem tak zajarany, że to jest koniec, nie? Naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek będę mógł powiedzieć, że biorę udział i że jestem gdzieś tam współtwórcą czegoś takiego jak gra karciana, gra strategiczna. Powiem wam szczerze, nie mogę się doczekać, kiedy w to sobie z kimś zagram.
Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wziąć udział w turnieju, to wbijajcie na nasze social media. Tam wszystko jest napisane, co, gdzie, kiedy. Z tego, co pamiętam, od dnia dzisiejszego, bo to teraz lada dzień się pojawi ten filmik, mniej więcej za pół roku to będzie, możecie zgarnąć 5 koła. Mega się jaram. Tej. To chyba wszystko. Dziękuję za waszą uwagę, dzięki za to, że nas wspieracie, że z nami jesteście. Tej, to mi naprawdę przyniosło sporo frajdy, co się właśnie tutaj wydarzyło.